Hej kochani, tutaj Sylwia. Dzisiaj będzie bajka o tęczowych kucykach pony. Jesteście ciekawi, gdzie dzisiaj zawędrowały? To zapraszam na bajkę. Ej, dziewczyny, czy my dobrze trafiłyśmy? Tutaj na pewno mieszkają kucyki Fili. O, taka daleka droga była przed nami, no żebyśmy miejsca nie pomyliły. Ej, Pinkie Pie, jejku, jak ty zawsze panikujesz. O, jak coś złego się dzieje, to ty pierwsza krzyczysz i mówisz, że wszystko jest bez sensu. Jesteśmy na miejscu, na pewno. No chyba widzisz u góry, jest napis Fili, one tutaj mieszkają, na pewno. No, spoko, spoko, mieszkają. Tylko, że ich nigdzie tutaj nie ma. A jak ich nie ma, to ja troszeczkę w tym czasie się pobawię. Na pewno nic nie będą miały przeciwko. O, jestem zmęczona po tej długiej podróży, więc chwila zabawy mi się należy. O, hej dziewczyny, już jesteście? Sorki, sorki, ale na chwilę wyszłam. Wow, jak wy pięknie wyglądacie! Ile macie brokatu na sobie! Wow, naprawdę, jesteście mega! O, cześć! Jak to dobrze ci widzieć! Ty też pięknie wyglądasz. Masz piękną koronę z diamentem u góry. Wow, wow, nigdy wcześniej jej nie widziałam. O, i już widzę, że się bawicie na mojej bujawce. I jak? Podoba wam się? No wiem, jest tylko tutaj jedna atrakcja. Ja to bym chciała mieć większy plac zabaw. O, super! Ja to uwielbiam zabawę na placu zabaw. Ej, a ktoś mi powie, co tutaj jest za koszyczek? Do czego on służy? Koszyczek przywiązany na sznurku. Dziwne, dziwne. Wiesz co, to jest winda, wystarczy do niej wsiąść, no i podwozi cię do góry, na pierwsze piętro. O, to ja chcę spróbować, jestem ciekawa, czy podjadę na samą górę. Uuu, faktycznie, tutaj u góry coś się kręci, a ja już jestem prawie na górze. Uuu, ale tutaj wysoko. O, już jestem na górze. Cześć dziewczyny, hejka, spójrzcie, jestem na górze. Wow, ale tutaj jest dużo miejsca. Fluttershy, uważaj. Jejku, ty to zawsze tak mocno skaczesz. Uważaj, żebyś nie spadła. Ale tutaj jest fajnie. Hop, hop, hop. I bliżej krawędzi. Hop, ała, spadłam. Ała, ała, moje kopytko, ale strasznie mnie boli, ała. Oj, kochana, mówiłam, żebyś uważała, co my teraz zrobimy. Może masz zwichniętą nóżkę albo jeszcze coś gorszego. Wiesz co, może spróbuj stanąć na nóżki. Jak będzie dobrze, no to dasz radę chodzić. A jak nie, to szybko pójdziemy do lekarza. Oj, przepraszam was, to jest moja wina. Mogłam jej nie pozwolić wjechać na górę. Tam jest troszeczkę wysoko. Kochana, nic ci nie jest? Dasz radę wstać? O, nie, o, dałam radę. Wiecie co? To chyba tylko jakieś stłuczenie. Nie, spokojnie, mogę zginać w kolanach i mogę chodzić. O, ale strasznie mi boli, będę miała wielkiego siniaka. Wiesz co, wiem jak tobie to wynagrodzić. No i wam wszystkim, pójdziemy na lody. O tak, tutaj zaraz obok mnie jest taka mała lodziarnia. Zresztą chodźcie, wszystkiego się dowiecie na miejscu. Lody, lody, przepyszne lody, własnej roboty, zapraszam, zapraszam, wszystkie smaki. O, cześć Barbie, słuchaj, przyprowadziłam ci kilku klientów, zobacz kto to taki, dasz radę dla nas wszystkich przygotować desery lodowe? No jasne, że dam radę. Wow, to są tęczowe kucyki pony. Dzień dobry pani. Wow, ale tutaj się roznoszą zapachy. Słyszałam, że to jest jakaś nowa lodziarnia. O, a my wszyscy mamy ochotę na pyszne lodowe desery. Nie ma sprawy. Jejku, no nie wierzę w to. Będę robiła lody dla kucyków pony. Wow, nie spodziewałam się, że będę miała tutaj takich klientów. Ale czad, ale czad. To możemy sobie wybrać smak lodów, bo ja to uwielbiam czekoladowe. O tak, w ogóle wszystko, co jest z czekoladą, to uważam, że jest najlepsze. Już się robi, lody czekoladowe, też je uwielbiam. O, jest już jedna porcja.
Fluttershy, proszę, oto porcja lodów dla Ciebie. Słyszałam, że dzisiaj miałaś mały wypadek i mam nadzieję, że te lody poprawią Ci humor. Ale są przepyszne. Tak, spadłam z wysokości, ale nic mi nie jest na szczęście. Jakie te lody są czekoladowe. Pychota, pychota. No powiem Ci, Barbie, że chyba jesteś najlepsza, ta, która robi lody. Barbie, a ja razem z Applejack poprosimy lody owocowe. O tak, Applejack to na pewno by chciała jabłkowe. A właśnie, że nie. Przestań tak gadać. Zawsze jak ktoś na mnie patrzy, to od razu jabłka, jabłka. Nie, nie, nie. Dzisiaj bym chciała lody malinowe. O tak, już się robi lody owocowe. Zaraz będą dwa przepyszne desery. Oto dla Ciebie, kochana. Lody malinowe. Spójrz, jaka ogromna porcja. No i dla Ciebie lody owocowe. A my, Barbie, zrób jeszcze dla mnie jakieś pyszne lody i dla Rainbow Dash jakąś dużą porcję, taką samą, jaką dostały dziewczyny przed chwilą. O, smak jest obojętny. Możesz zrobić coś tam specjalnego dla nas. O tak, specjalne zamówienie. Już się robi. Co by tutaj zrobić? Czekoladowo-malinowe i miętowo-jabłkowe. O tak, na pewno im posmakuje. To jest mój specjał. Proszę, lody już czekają. Tutaj przy moim wózku postawiłam dla Was. Ojejku, ale dużo dzisiaj lodów sprzedałam, ale super! Przepyszne! Wow, ale dobry jest ten miętowy smak. To chyba będzie mój ulubiony od dzisiaj. Barbie, gratuluję, jesteś świetna! Też uważam, że te lody są przepyszne. Wow, idealne na taką upalną pogodę. Wow, jak super! I nawet dla mnie jest mała porcja. Jabłkowo-cytrynowe. Przepyszny sorbet. No jak, kochani? Mam nadzieję, że lody smakują. Słuchajcie, ja to uwielbiam robić takie desery lodowe. Już od jakiegoś czasu, zawsze jak tylko się zrobi ciepło, to tutaj rozstawiam swój wózek i wszystkich częstuję pysznymi lodami. Wiesz co, Barbie? Jesteś najlepsza i dzięki wielkie za te desery. A my obiecujemy Tobie, że na pewno następnym razem też tutaj przyjdziemy znowu na jakieś pyszne desery lodowe, ale wówczas zabierzemy jeszcze więcej naszych przyjaciół. Już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Na szczęście ten dzień dobrze się skończył. Na początek był mały upadek, ale lody wszystko wynagrodziły. A Wy, kochani, jaki jest Wasz ulubiony smak lodów? Napiszcie na dole. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!